Hello, operator. Give me the number for 911. Jaka kara za morderstwo? Premiera Eko Zakopana na Tatrzańskim Forum Gospodarczym. Promująca ekologiczne rozwiązania w turystyce. Maratończyk na wózku przejechał Amerykę od Pacyfiku po Atlantyk. Szymborska po słowacku. Czas Mikołaja. Tego obrazu nie da się zapomnieć. Powraca jak nocny koszmar. Uderzenie z tyłu w plecy. Raz nożem, drugi raz nożem. I to było nie machanie nożem, skoro jednym razem nóż wchodzi na 8,5 cm, drugi raz prawie 12 cm głęboko. I pani w ciało, w okolice nerek, w okolice kręgosłupa. A później jak już biedny się słania koło słupa na kolanach, no to ten wtedy podchodzi z tyłu i z całą, tak powiem, siłą i złością nóż bija w głowę. To okrutne i bezsensowne morderstwo miało miejsce 3 lata temu. Andrzej Krzysztofiak w swoje imieniny wybrał się do klubu ADHD. Kiedy stał w kolejce do wejścia, Dawid M. zaczął zadawać mu ciosy nożem. Ofiara miała zaledwie 21 lat. Dawida M. skazano na dożywotnie więzienie, jednak morderca wraz z adwokatem złożył apelację. Sąd apelacyjny zmniejszył karę do 15 lat więzienia. Czułam się, no jakbym dostała w twarz, no bo to ja już to powiedziałam, ale jak myśmy z tego Krakowa jechali, no to mówimy, no co robić, no. Wszystko mi przed oczami tak mignęło i te sprawy w Sączu i ci świadkowie, ci młodzi ludzie, co przychodzili, niektórzy nawet nie chcieli, bo się bali, mówi, no ja pójdę. Dostanie parę lat, a później ja będę się bał. Rodzina, jak i mieszkańcy Nowego Targu nie mogli się z tym pogodzić. Tym bardziej, że zdaniem najbliższych Andrzeja, sąd apelacyjny pominął wiele istotnych wątków. W lutym tego roku kilkaset osób protestowało przeciwko wyrokowi. Po rozmowie z panem ministrem Ziobro jestem pewny, że dołoży wszelkich starań, aby była rewizja tego wyroku i aby ten nieszczęsny artykuł 148 kodeksu karnego był przez sądy stosowany tak, aby nie było takich dylematów, o których dzisiaj mówimy. Minister Sprawiedliwości wniósł do Sądu Najwyższego kasację. Na tej podstawie odbędzie się ponowny proces przed sądem apelacyjnym. Cała ta nasza walka o sprawiedliwy wyrok, no to między innymi dotyczyła zmiany tegoż wyroku, który w naszej ocenie i w ocenie zresztą wielu ludzi, którzy nas popierało, był naprawdę wyrokiem no, niesprawiedliwym. Nie powiem, że śmiesznym, ale naprawdę niesprawiedliwym. Rodzice chcieliby również, aby sąd zwrócił uwagę na pominięte ich zdaniem przy apelacji fakty, jak choćby to, że morderca był wielokrotnie karany oraz, że ich syn nie był inicjatorem bójki. Kilkakrotnie dzwoniliśmy do kancelarii adwokackiej, żeby skontaktować się z profesorem Janem Widackim, obrońcą Dawida M. Nie miał czasu, aby z nami porozmawiać. W końcu otrzymaliśmy taką informację. Jeżeli pan profesor będzie chciał udzielić jakiegokolwiek komentarza, to oczywiście odzwoni do pani. Możemy tak zrobić? Może, czyli rozumiem, że jak profesor nie oddzwoni, to znaczy, że nie chce udzielać... No tak, pewnie, tak możemy założyć faktycznie. Jak się państwo domyślacie, profesor nie oddzwonił. My jesteśmy codziennie, czy co drugi dzień na cmentarzu i to wszystko do nas wraca. No wraca do nas wszystko, no nie ma możliwości innej, no bo jak? Tatrzańskie Forum Gospodarcze obchodzi swój mały jubileusz. Po raz 18 w Zakopanem spotkali się przedsiębiorcy, prezesi firm, naukowcy i pasjonaci. Dyskutowali o przyszłości miasta pod Giewontem. W tym roku motywem przewodnim była walka z zanieczyszczonym powietrzem. Podkreślam, Zakopane jest liderem, jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza, ale jeśli chodzi o sezon grzewczy, nadal jest wiele do zrobienia. Czyli tutaj
musi gmina bardzo mocno zintensyfikować wprowadzanie programu ochrony powietrza. Pomiary zawartości szkodliwych substancji w powietrzu wykazują największe stężenie w ciągu 3 zimowych miesięcy. Przyczyną są nie tylko wyziewy z pieców, ale również transport samochodowy. Pojazdy samochodowe wjeżdżające do zimowej stolicy Tatr, do Zakopanego, no dodatkowo niosą ładunek zanieczyszczeń w postaci zanieczyszczeń gazowych, które w wyniku wtórnych reakcji powodują, że spada na powierzchnię ziemi pył zawieszony. Więc, a coraz starsze samochody jeżdżą po Polsce. No, średnia wieku to jest praktycznie 14 lat, więc trzeba również oprócz wymiany pieców, oprócz podłączania rury z ciepłą wodą, tą geotermalną, trzeba jeszcze szczególnie zwrócić również uwagę na to, co wjeżdża, czyli na usprawnienie ruchu drogowego. Zwrócono uwagę na konieczność działań kompleksowych. Wraz z wymianą pieców powinny iść dotacje na modernizację budynków i zmniejszenie podatku VAT na surowce. Państwo u nas nie wspiera strategicznie takich rozwiązań. U nas na przykład podatek VAT na takie ekologiczne źródła ciepła, jak nie wiem, pelet czy geotermię, to jest 23%. W krajach zachodnich, na przykład w Niemczech, podatek na pelet to jest zaledwie kilka procent. To są pewne takie strategiczne działania, które musi podjąć nasze państwo, bo nie oszukujmy się, same gminy sobie z tym nie poradzą. Swój nowy projekt przedstawiła Tatrzańska Izba Gospodarcza. Eko Zakopane to tak naprawdę potrzeba chwili. Może to także moda na eko, ale ja uważam, że to także jest ogromne wyzwanie i wielka szansa tutaj dla naszego całego regionu, dla ogromnej branży przedsiębiorców, którzy mogą się wyróżnić czymś, co naprawdę klienta, turystę ściągnie do Zakopanego. Certyfikat Eko Zakopane będzie przydzielany obiektom turystycznym posiadającym m.in. ekologiczne ogrzewanie, prowadzącym odpowiednią gospodarkę odpadami, wodą i energią. Turyści pozyskają informacje o przyjaznym dla przyrody miejscu, a właściciele nie tylko pozytywną reklamę. Jeżeli obiekty wejdą w jeszcze głębszą segregację śmieci, to wystąpimy wspólnie do Rady Miasta o zwolnienie tych obiektów z płatności za odpady. To też już jest jakiś duży czynnik ekonomiczny. Obiekty można zgłaszać do 30 stycznia 2017 roku. W drugiej części spotkania przekonywano, że warto zostać podhalańskim przedsiębiorcą i skorzystać z unijnych funduszy na działalność gospodarczą. Mieszka w domu opieki społecznej. Cukrzyca zrujnowała mu życie. To przez nią nie ma nogi. Żyje dzięki przeszczepionej 7 lat temu nerce. Od tamtej pory traktuję każdy dzień mojego życia tak, aby był to ostatni dzień w moim życiu. Czyli staram się żyć pełni sobą. Mimo, że jeździ na wózku, postanowił brać udział w maratonach. Właśnie ukończył najdłuższy z nich. Przejechał od Pacyfiku do Atlantyku, w sumie 5000 kilometrów. Wszystko to dla ciężko chorych dzieci. Kręcąc kółkami swojego wózka, pokonuje kilometry, by pozyskać ofiarodawców na ich leczenie. Pewne rzeczy, których ja się właśnie podejmuję i to jest też tak związane z tym, że oddać siebie drugiej osobie. To są właśnie te dzieciaki, których no de facto nie znam. Ale tworzę taki swój wirtualną lożę najwspanialszych, najbardziej radosnych kibiców. Moich, dla mnie indywidualnych. I to mnie tak jakoś niesie. Jechał bez względu na pogodę. Największym wyzwaniem okazały się góry. Dzisiaj już mogę powiedzieć, że Stevens Pass tak naprawdę no, był takim preludium do opery. Bo po Stevens Pass z gór kaskadowych wyjechałem do Idaho. Dość krótki stan, bo tam byłem około 4 dni, ale zaczęła się Montana. I tam dopiero zobaczyłem potęgę natury, czyli góry skaliste. Na trasie kibicowały mu setki Amerykanów. Droga pełna była przygód. Trasę miałem tak ułożoną, że nie jechałem głównymi drogami, czyli highwayami, ale drogami bocznymi. I na przykład jechałem przez rezerwaty Indian, Płaskich Głów, później czy tam Siouxów. No, także Lakota, to trzeba było, normalnie Amerykanie potrzebują specjalnej zgody, żeby na przejazd. Chyba, że normalnie autostradą jest trasa, to przejeżdża i to tak. Ale żeby wjechać w głąb już rezerwacji, potrzebne są zgody. Ja przejeżdżałem, no i ode mnie nie oczekiwano tych zgod. Mało tego,
tą łamaną angielszczyzną, bo już nawet ja się orientowałem, bo oni mnie pozdrawiali. You good man, tak, to nie do końca to taki czysto angielski, ale tak, że no coś niesamowitego. Cała podróż nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc i zaangażowanie Polonii z Seattle i Illinois. Oni zaprosili go do Stanów, kupili bilety i wyposażyli kamper, który towarzyszył Januszowi. W Polsce wspierali go przyjaciele z Podhala. Janusz dla nas jest taką inspiracją do tego, że pomaga bezinteresownie i my też się uczymy od niego pomagać bezinteresownie i po prostu wspieramy go i dalej go będziemy wspierać, bo jesteśmy silną grupą i namawiamy do tego też wszystkie grupy motocyklowe, a wiem, że to robią, żeby wspierać, a on jest naprawdę uczciwym człowiekiem i nie wymaga też reklamy, bo dosłownie robi to z całego serca. Janusz Radgowski korzystał w Zakopanem z gościny ośrodka Geovita. Tu nabierał sił po swoim wyczynie. Ma przed sobą, jak mówi, kolejne wielkie wyzwania. Kochają wszystko, co polskie. Nie włączamy słowackie radia na przykład, ale polskie. Że dzieci sobie, jak nasze, jak wybierają na przykład, że mają obcą piosenkę zaśpiewać w szkole, to śpiewają scenariusz dla moich sąsiadów. No, że nikt nie rozumie, tylko oni, ale nam się to po prostu podoba. Sylwia jest Słowaczką, urodziła się w Kiezmarku. Tu ukończyła sławne liceum. Na studia polonistyczne trafiła dzięki Wisławie Szymborskiej. Poezja noblistki oczarowała ją, nawet wtedy, gdy nie znała jeszcze polskiego. Wraz z mężem założyli Obywatelskie Stowarzyszenie Polska, które działa w Popradzie. Jesteśmy grupą ludzi, którzy bardzo lubią Polskę. Ten kraj jest naszym sąsiadem. Jesteśmy pewni, że zarówno Słowacy, jak i Polacy zasłużyli na to, żeby wiedzieć o sobie nawzajem jeszcze więcej, niż wiedzą do tej pory. Oba kraje posiadają wiele bogactw i skarbów, ale niewiele nawzajem o sobie wiemy. Nasze stowarzyszenie powstało po to, żeby to zmienić. Pierwszy projekt, jaki zrealizowali, to wydanie tomiku poezji Wisławy Szymborskiej, oczywiście w tłumaczeniu Sylwii. Przyznają, że książki nie najlepiej sprzedają się na Słowacji, ale na dystrybucję tomiku mają swój pomysł. Chodziło nam o to, ale żeby z tych 1000 książek 500 darować. To jest pierwsza sprawa. Ja uważam, że te wiersze, które ona pisze, dają bardzo dużo na przykład chorym. Osobom chorującym na przykład na raka, pacjentom onkologicznym albo starym ludziom. Książeczkę ilustrowała Jana Kaliksowa. Po raz pierwszy zaprezentowano ją w Kierzmarku. Stowarzyszenie będzie ją również promować w Polskim Instytucie w Bratysławie. Tomik Szymborskiej ma trafić również do prezydenta Słowacji Andreja Kiski. Można pre nas dwóch tam najdzieli. Słudni, keď na dusza hlasy. Smutne sprawy o počasí. Mimo że mróz ścisnął w swoich szponach nowy targ, w sercu miasta rozbłysły świąteczne dekoracje. Na rynku gorąco, od emocji związanych z przedświątecznymi zakupami, rozgościł się tam jarmark bożonarodzeniowy w całej swojej krasie. W taki czas, nie zważając na mróz i śnieg, pokonując długą drogę, podąża do dzieci Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami. Tego, który odwiedził dom dziecka w Zakopanem, wsparł Tygodnik Podhalański, PKL i firma Społem. Jestem, słuchajcie, po prostu oczarowany tymi dziećmi. One przygotowały dla nas takie oto prezenciki. Popatrzcie się, piękne pierniki. Własnej roboty. Własnej roboty, także po prostu aż łezka w oku się kręci. I wszystkie prezenty, co miałem, zostawiłem w tym domu dziecka.